A w tą piękną zimową porę robimy przepust pod drogą na kable do fotowoltaiki, czy tam do czegoś. Sebastian niesie wodę na herbatę. O tą rurę, co tutaj jest, trzeba podgrzać. O tą, tą, tą. Tą, 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 tą. Liczymy 10 sekund, a ci powiem kiedy. Może nawet trochę dłużej niż 10, 20 sekund. No, dzisiaj jest zimno. Co? Herbatka się parzy. Herbatka z polietylenu. No kurczę. No powiem ci, że tak, tak, już możesz, bo to już pół minuty minęło. Uciekliśmy z kadru. Dobra, tyle, to nie ucieknie. Teraz to połóż tak, żeby to nie wyginało się. Tak. Na mrozie zaraz to odtaje. Trzeba będzie włączyć pompę i jechać, nie? Z tematem. Dobra, jest tak wycelowane w miarę, powiedzmy. O, coś takiego. A tam jest dziura po drugiej stronie. Podłączymy go do prądu. Okej. No i teraz, co byśmy nie włączyli? 12 minut chyba nam wystarczy. Nie widać nic. Widać, 12 minut. No i tutaj, jak się rura kładzie, znaczy, że jest woda. Patrzcie, jak się rura kładzie. Woda płynie w rurze z taką samą mniej więcej prędkością, jak ja idę. Także, o widzicie, tam się już rusza. Okej, jest, patrz. Poziom jaki mamy, poziom. Bo widzisz, tam jest głębiej, a tu jest płycej. Myślę, że to jest nasz poziom, co? Farba. Wiesz co, będę ściągnął te rzeczy, bo przeszkadza. Możesz przejść z tamtej strony naokoło, bo wtedy nie zobaczę. Zapieram się łokciami tutaj o nogi i robię taką dźwignię. Dzięki temu mam siłę pchać. I tak sobie ją wpycham po 2-3 cm za jednym razem. Luźno idzie bardzo, czyli fajnie jest. Jest twarda ziemia, to jest duży plus, że jest twarda ziemia. Już mi łapy, bo trochę tego wciskania. Tak czasem można poruszać, wtedy ten tunel się przepłukuje. Tak, że nie zaznaczyliśmy sobie odległości. Coś tam. Tam mi się wydaje, że pobocza są najtwardsze.
Tutaj był problem na poboczu. I tam też jakby jest problem. Ale idzie, idzie. Jak cały czas pcham, to cały czas idzie, nie? Powoli, powoli. No idzie. Tak, czasem jak stanie rura w miejscu jest, także jest bardzo ciężko, to można po prostu pozwolić tej wodzie popracować. Ona tam cały czas wypłukuje. O, ale utkło. Jeszcze nie utkło, tylko stanęło na czymś, ale nie na czymś twardym. Po prostu taka ziemia twarda, jakaś może kawałek gliny. Jakby nie to, że Sebastian jest takim dobrym operatorem kamery, to on by tutaj walczył z rurą. Ale jest szczęściarzem, że po prostu dobrze kamera. Ale ty, bo palucha czemu wkładasz w obiektyw? Nie, nie wiem, było. No, potem ja na filmie widzę, że jest paluch nagrany. Ty, no kurczę, nie wiem, ile to weszło. Wiesz, to chyba wyciągniemy. Całkiem? No, tak mi się wydaje. Bo nie wiem, ile tego pchać. Trzeba to przymierzyć, bo to musi, nie no, troszkę dalej jeszcze potrzebujemy. Co tam to było? Tam chyba zagięcie. To mało się, tak? Tu coś. No. Ja nie mogę wszystkiego zrobić. Co ty to robisz? Czekaj, no to, muszę... tą. No, dobra. To będzie dobra odległość. Jeśli spędzę tam tą stronę i pociągnąć mi tą rurę z powrotem. A ja tutaj zaznaczę. Dojdzie do porządku. Okej, z powrotem. Okej, gdzie to jest? Z tyłu ciebie, pół metra od... Metr, półtora. Dobra, zbieram sobie rączkę. No gdzieś tam, tam ta rurka uciekła chyba, co? Zobaczmy z drugiej strony. A, tu woda jest. A skąd? No, poprzednio mogło zalać. Aj, sobie, bo to... Pozwoliło się tu nalecieć w tej wodzie. Jakiś wyniszcz. No to kurczę. Albo uciekło nam w dół. Albo nie wiem. Mogło uciec w dół. Tylko i tam poszukaj jakieś żagra. Aj, Sebastian wybiera wodę. Nie ma tu śladu, kurczę, naszej rury. No nie, no, w takim miękkim to nie było. Poszło ciężko. No to albo w tą. I to takim twardym było. No bo ucie śladu, gdzie to ja to tutaj. No, też mi się tak wydawało się. Jest o tu. O! Jest nasza rura. Tamtą stronę. Jest wysokość dobra, tylko nie ta strona.
lubił. Chuje chyba korzeniem. Jest twarda ziemia. Musi jakoś skręcić, bo to skrzywa musi być krzywa. Jest to. Bo trzeba wodę zakręcić, mi się też wydaje. Tak. Bo to... No tak. Będziemy tylko jeszcze przybierać. O, Sebastian wyleje nam wodę znowu, bo się nam nalało. Nie lej, aha, lejesz tak. Patrz, wraca ci, mówię ci, odgórz sobie to. Weź z tej kupy, o tak. Starczy, to już nie przepłynie. O, wylałem wodę szpadelkiem. Tam rurka nam wchodzi, widać jak piasek jest wypłukany. No i teraz... Sebastian odkopuje już rurę. Musieliśmy wybrać z obu stron, bo napływała. Tam jest? Czujesz ją? To jest tu końcówka. O, tu jest końcówka. Głębiej ona weszła jeszcze dalej. Dalej weszła. Oj kurczę, zamiast patrzeć w kamerę, widać dziurę. Widać, którędy wypływa woda. Nie, nie, błotem się nie przejmuj, kop dalej tam. I tak trzeba to, o tak Sebastian, o tak. O, tak jak stoisz, o tu. Weź to. Tak. Bo i tak musimy tam przekopać i tak. Od posesji do posesji, nie? Czekaj. Odsunę się. Tak, popatrz, żeby się tego pozbyć jak najszybciej. Ten desy i przy okazji błota też pozbywasz, bo to jest wszystko suche. Także o. No kurczę, już mi prawie wszystko. Woda się nie nakrywa, to ładnie. Jasne, widać ją. Teraz myślę, że troszkę odkopiemy. To było to tam. Co zostanie? Aha. Wszedłem. Pyk, pyk, pyk. Składam. Tak to się robi, proszę Państwa. Tam wychodzi, nie? Tak.
chyba pomóc. Tam te rzeczy pociągnąć, to jest to, tą rurę. Chyba... Co? No. Wiesz co, tu jest ten... piachu zamulonej metalowa o piach obciera. Ja myślałem, że chyba się to przepchnąć. Jak nie da się przepchnąć, to kopę. To jest taki Sebastian Piach. Co ty to kurczę gadasz? Pociągniesz i przejdzie. Jest. Tak. No to idź tam na drugą stronę. Co dalej? Kto nam powie, co dalej? Jest plan, bo możemy wkładać drugą rurę, dwie mają ogrodników. Gdzie? Także tu obetniemy już. A tu. Tak, muszę ją oczyścić. Po to jest ręcznik, żeby była sucha. To nie. Muszę być suchuteńka, bo inaczej taśma się nie przyklei. No tak się słabo klei, bo jest jeszcze widać. Poproszę drugą. Rura, okej. Dobra. To jest tak, teraz podłączona pod zasilanie, nie? Dobra. Dobra. No i teraz włączymy je ze sobą. No dobra. Teraz załamamy. Tak tut. Trzeba się odłamać. Przejdź. O jest, dobra. Wycofało się w miarę. Teraz tak. Ale tak nie. I ja włączę wodę.
Tak? No. Leje się. No to ja tu pociągnę. To też się leje po tej stronie. No tam, patrz, to tam się. Przejdę na drugą stronę płotu, albo ty przejdziesz. Tak wiesz. Ty ją ciągniesz. Tak bujasz. No kurczę, ciężko co? No. Kąt jest taki. No ale to. No co? Ręce ci idą. Potrzymaj. Teraz pomocniczka. Tak. No, powiem ci, że masz rację. Nie idzie. Po prostu patrzę, co jakiś czas pociągnął. Tam, wiesz, był taki moment, że tam było naprawdę trafardo. Gryzą mnie. A tak. Nie ma ręki. A gryzie mnie. Po nogach mnie gryzie. Dawaj, zjem cię. A, duszę psa, zabiję. Dobra, nie, bo się zaczynasz robić agresa. Dobra, spokój, teraz. Koniec, stop, koniec. Ej! Bo zostaniesz w łeb. Spokój. No, zasało się. Weź za obydwie rury, może spróbuj pociągnąć. Mi się wydaje, że mogła się rozwarstwić ta rura. I wtedy jest kicha. Chociaż jakby się rozwarstwiła. No, czekaj. Powinna być już na wierzchu, co? Już tyle, bo tam nie znajdziemy tamtej. Tamta się chowa już. Gdzie moja obcinarka? Jak to wygląda? Nie, no dobrze jest. Nic tu się nie dzieje złego. No nic, idziesz tam i ciągniesz. Chyba, żeby pod murkiem przekopać i pod murkiem przeolić, byłby lepszy kąt. Pod murkiem. Może spróbuję tutaj po prostu. Sebastian, pod murkiem. Trzeba podkopać. Podkop, pod murek. I wtedy będziesz miał ją pod murkiem. Tutaj pewnie jest jakaś włóknina. O, odgarnij to tylko. Tak, weź szpadel między to a to. Tutaj szpadel tak wciśnij go głęboko w nos, wdepnij. O. I ja ci teraz podam tą rurę. Wiesz ją. Wejdzie. Co? Haczy się? Bardziej by się haczy. Nie, no teraz myślę, że
Że pociągniesz. No, gdzie czego więcej, bo nie mam za co zobaczyć. Tu nie ma za co łapać nawet sobie, to jest tak lekko idzie. No i pod kątem, tak, 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 tak. O, w ten deseń. Tu wchodzi. Gdzie jest nasza trytytka? Już jest pod wodą? Gdzie jest trytytka? Nie widzę trytytki. Ty, no idzie, idzie. A, ty chyba... Ty, no już chyba przeszła. No, jeszcze trochę. Czy ja pociągnę do siebie? Teraz ty. Teraz ja. No ten końcówka idzie strasznie. Czekaj, ja ciągnę. Dobra. Czekaj, ja ciągnę. No, teraz ty. Ja. No woda już wylatuje po tamtej stronie. Co? Ciągnij, ciągnij, to już przeszło chyba. Dobra. O murek zahaczyło, tak jest. Dobra, to ja idę wodę wyłączę. No dobra, doszliśmy do tego momentu. Tu są obie nasze rury. Trzeba by im pomóc przejść. O kurwa! Ajajaj. Patrzcie, jaka sytuacja. No lipa trochę. I tak mam mokro w butach, więc jeden chuj. Jezu. Trzeba by to po prostu pociągnąć, tylko nie ma kto tego zrobić. Tak żeby ten plastik przeszedł. O! Przeszedł, przeszedł. Mamy to. Tam się nam rura chowa powoli. Ale jakoś to ogarniemy, myślę. Czyli to rozpinamy. Rozpięte. Tył zwrot. Teraz trzeba tam pociągnąć. Tu są obie rurki przełożone na drugą stronę. Proszę, jak pięknie. Także to można zasypywać. Teraz jeszcze tylko obetnę po tej stronie. I starczy. Zasypuj tam już. Śmieci pozbieram. I obetnę po tej stronie rureczkę. O, proszę. A gdzieś w tym miejscu powiedzmy. Sebastian tam zasypuje.
także pozasypujemy, to już właściwie jest koniec roboty, no co, bo nie będę wam pokazywał jak zasypujemy dziury, bo to nie ma tutaj co do oglądania. I mamy te rury, tutaj są pod wodą w tym momencie, a już jest zakopane po jednej i po drugiej stronie.